Dzień dobry. Nie ma to jak nagrywać w fajnym miejscu, zjeść w fajnym miejscu i poczytać w fajnym miejscu. Słuchajcie, dzięki Dominik za wywołanie do odpowiedzi, jeżeli chodzi o studia. Jeżeli chodzi o studia, no to nie było tak, że próbowałem kilku kierunków. Zarządzanie międzynarodowe, marketing. Zastanawiałem się też nad kilkoma innymi i tak naprawdę nie byłem do końca pewien tego, jaki kierunek chcę studiować. Poznawałem siebie, chciałem zadbać o to, żeby poznać to, co mi się podoba. W Stanach jest fajnie, że uczniowie w koledżach mogą tak naprawdę już wybierać, chodzić na różnego rodzaju lekcje, sprawdzać jak to wygląda, jak są nauczycielowie, czego muszą umieć i wybierają kilkanaście przedmiotów do zdania na koniec roku. I szkoda, że nie ma tak w Polsce. Ale wracając do tematu, no to zamiast jechać na Erasmusa, postanowiłem, że co wakacje będę robił praktyki, czy staż, czy pracował w różnych miejscach, tak żeby się rozeznać, żeby na rynku pracy zobaczyć, co mi się podoba bardziej, co mi się podoba mniej. A na studiach robiłem sobie adekwatnie do tego, jakie miałem doświadczenia, robiłem sobie miks przedmiotów, czyli poza marketingiem, poza zarządzaniem, które mi się bardzo podobały, czułem też chemię do zarządzania zasobami ludzkimi i brałem sobie seminaria właśnie z zasobów ludzkich. Super byłoby, gdyby wszyscy byli tak świadomi i mogli sobie organizować, czy to prywatny tok nauczania, czy to samemu po prostu sobie decydować i wybierać odpowiednio seminaria. I decydować, na jaki temat będą pisali pracę i w jakim obszarze. Więc podsumowując, wydaje mi się, że warto próbować różnego rodzaju studiów, ale warto próbować też pracy. Biznes jak najbardziej, tylko z zastrzeżeniem. Przynajmniej za moich czasów, jak studiowałem, 2007-2011 rok, 12, no to było to. Często pojawiały się różnego rodzaju dziwne biznesy i nie do końca sprawdzone, więc zawsze warto ufać biznesowi, który jest już sprawdzony, który jest kilka lat na rynku. Ludzie są zadowoleni, osiąga efekty i widać te efekty. Można je sprawdzić. Więc polecam miks. No a co do 500 plus, to po prostu człowieka denerwuje czasami napisy na samochodach, gdzie jest naklejka zasponsorowane z 500 plus na przykład. No szkoda jest, że jedni po prostu pobierają pieniądze z socjalu, a inni po prostu muszą ciężko pracować, żeby sobie zarobić pieniądze. Dzięki i mam nadzieję, że ta odpowiedź się przydała. Jeszcze raz dzięki za wywołanie do odpowiedzi. Miało być śpiewająco, to jest. Na razie.